Witam, że możecie z tej strony Tarabro, w pierwszym odcinku z Harzman 4 na edukacji Thousand Week Rise. Jako, no, jeszcze nie to państwo, ale obecnie generalne gubernatorstwo. Więc, jak możecie się spodziewać, jakim państwem gram, dlatego że po pierwsze się tak nazywa seria, to, że tak powiem, zainspirowało mnie to, że ostatnio rozmawiałem z kolegą i tam wspominaliśmy jakieś stare serie. No i on wspomniał, że no kiedyś jego popularną serią to była ta właśnie z Thousand Quick Rise, że to była jedna z najbardziej. Obecnie już nie jest. I ja takie, no w sumie kiedyś grałem w Thousand Quick Rise, ale nigdy nie nagrałem go. W sumie dlatego, że trochę był takim modem, który miał mało kontentu, po czym się rozrósł i teraz ma naprawdę kontent. Tak. Naprawdę ma content i mam jedyny taki sam problem, to jest to, że w sumie tak naprawdę nie wiem, czego mogłem się spodziewać, bo w sumie aż tak bardzo nie zwracałem uwagi, jak grałem poprzednio, jak to wygląda wszystko, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście zaczynam od momentu, kiedy już wszystko poszło źle, jest wojna domowa w Niemczech i wybucha powstanie, tak, AK dochodzi do władzy i wybucha powstanie przeciwko okupantowi, więc niech powstanie wybuchnie i możemy to już ustawić. Pierwsze... Dlaczego to było takie głośne, takie agresywne? Po pierwsze, to co widzę, to jest to, że jest to zostawione. Zgaduję, że to dlatego, że nie chcieli zmieniać. I tak. Obecnie rządzi nam Tadeusz Bruk-Komorowski. No to wiadomo, że to jest, jeżeli ktoś słyszał o powstaniu. I nasze drzewko nie jest zbytnio rozwinięte. Jest dużo, jeżeli chodzi o podstawkę. Ale mamy kilka elementów, które jednak nie są. Po pierwsze mamy to. I wydaje mi się, że zamiast pójść te oklepane ścieżki, może pójdziemy w to, bo to się wydaje po prostu jako jedno z, no nie śmieszniejsze, ale na pewno jedno z ciekawszych niż normalnie, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, to są jeszcze normalne ścieżki. W takim razie może zaczniemy. Rewolucja się rozpoczęła, znaczy się powstanie bardziej po polsku. I teraz po pierwsze możemy tutaj kilka elementów mać. Więc po pierwsze to sobie zorganizujemy rząd. I teraz sobie tylko ogarnijmy te dywizje. Kto będzie naszym głównym dowodzącym, jeżeli nie mamy. Nie mamy. Chciałem powiedzieć może Sikorskiego, ale Sikorskiego tutaj nie mamy. Mamy kilka osób, które są znane. No mamy Dorfa, Pileckiego. W sumie to są jedyne, które mogłem powiedzieć, że znam. Ostatnio w ogóle byłem na grobie Pileckiego. Na Powązkach. Bo wydaje mi się, że jeszcze. No oczywiście ma też swoje pomniki, więc też zależy. No i powiem szczerze, to nie jest takie, że ja aż tak bardzo wyróżniający się od innych. Po prostu akurat te kwatery, co tam są, to te kwatery akurat tam jest bardzo podobny. Wydaje mi się, że to jest taki fajny jednak wybór, żeby jednak nie było czegoś takiego, że tam są wyróżniani bardziej niektórzy od drugich. Więc tak, po pierwsze tutaj możemy już rozpocząć nasz marsz o wolność. I oczywiście oprócz nas wyzwolili się Ukraińcy. Jej! Was później pokonamy. Więc w takim razie zaczynamy tutaj. Tutaj sobie też pogarnijmy tą broń. Jak najbardziej. W ogóle podoba mi się 45. broń, to jest nadal karabin. Myślałem, że coś lepszego będzie, ale okej. No, każdy mod próbuje dać swój nowy rzecz, może to wyłączmy sobie, wtedy nie będziemy. I wydaje mi się, że na razie sobie poprodukujmy milicję. Cokolwiek tam powstanie nam z tej milicji, niech wyjdzie. Ale my na razie fabryki też nie mamy. Ogólnie Polska, jak byłem generalnym gubernatorem, to miała tylko jedną fabrykę, więc nic za dużo. Okej, możemy zaczynać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli macie własne propozycje serii, to piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie je czytam.
Na moje nieszczęście, jak tam przeczytałem, to doszedłem do filmów z Equestria War, a tam proponujecie zazwyczaj inne państwa z Equestria War, a mi się akurat nie chce tego. Ok, więc możemy sobie wybrać i tutaj możemy po prostu wybrać, że zamiast tego gościa to będzie mieć to. Nie wiem, czy tutaj coś spowoduje zmianę, ale zobaczymy. No, myślę, że zmienimy sobie. Teraz to będzie Armia, znaczy się podziemna, Rada Podziemnego Państwa. Więc kontynuujmy. Tak naprawdę, no, wiecie, to jest coś takiego, że Polska nie ma takiego dużego kontentu, więc najprawdopodobniej po prostu ma taki podstawowy. W ogóle Warszawa to jest zmniejszone miasto, ale to chyba chodziło o to, że to jest takie, że o, bo Warszawa miała być zmniejszona, dlatego jest takim małym miastem. Smutek. Okej, okay. O, mam kamelony. Czyli ja chciałem powiedzieć kamelony. Mamy samochody. A więc odblokowało nam się, możemy wybudować więcej fabryk. Tak naprawdę nic więcej nie możemy porobić, więc... Więc włączmy to. Tak naprawdę oni mają lepsze... Nie, nie mają, my mamy lepsze dywizje. Więc w sumie z łatwością ich pokonamy. Okej, okay, więc jak najszybciej zróbmy to, żeby nam nie przegapić tego. Już niedługo wejdziemy do Warszawy. To zgaduję, że oznacza też, że po prostu niedługo to przyjmiemy, że wygramy. Nie, wygląda na to, że jednak nie. No, to trochę będzie problematyczne. To my ich tak zgrupowaliśmy wokół Krakowa. Będzie trochę problem. Dobra, prosimy o broń. O, nie. Ale też nie. Dziękujemy. Czujemy się znowu zdradzeni. Ok, więc spróbujmy to przejąć. I chyba tak. Coś mi się wydaje, że Kielce trochę dalej było, ale... Udało nam się. Przyjęliśmy. Wygraliśmy. Powstanie. Udało się. Więc... to chyba nam tutaj pasuje. Wait a second. Nie zbypasuje nam? No już... Dobra, może musimy poczekać chwilę. Ale wydaje mi się, że powinniśmy już trochę jednak tam mieć zrobione. Dobra, udało nam się... Z kimś jeszcze jesteśmy w wojnie? Nie, nie jesteśmy. Dobra, co to jest? Okej. Więc teraz możemy zażądać, żeby Ukraińcy oddali nam nasze terytoria. Więc udało nam się. I czy oznacza to, że już jest koniec? Bo w sumie powinno tak być. Nie ma tutaj nic więcej, co można byłoby zrobić. W takim razie zobaczymy za chwilę. Ok, więc udało nam się. Jesteśmy wolni. Tutaj pasowało nam i teraz możemy tutaj wybierać. Więc zobaczymy, co to będzie oznaczało. Na pewno będziemy chcieli to zrobić, ale nie wiem jak. Ogólnie sprawdzałem, jak to zrobić za Podusławie, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, jedna z najważniejszych ścieżek tych i chyba została wyłączona. Nie ma. Jest event, ale jest, nie jest podłączony pod nic. Okej, tutaj widzę, że udaje się tutaj wyzwolić reszcie. Dobra, mi się moc, kiedy po prostu jednak koniec końców udaje się tutaj. Na samym początku są te, że się tak wyzwalają, ponieważ przynajmniej coś można porobić, a nie jak to czasami jest, że po prostu... jak jest... tak jak The New Order, że... Po prostu jest ten... Są te wojny domowe, ale one są tak w sumie zrobione, że... że trochę człowiek się nie czuje, jakby było fajne. Okej, okay, mamy tutaj w Pradze rewolucję, to jest ważne dla nas. Możemy sobie tutaj coś porobić. U, bonusy, które naprawdę mają znaczenie. Wow. Więc szczerze powiem, nie wiem, czy im się uda to
A, przynajmniej Szwajcaria się wyzwoliła. Bye bye, Czechy. To wygląda na to, że sobie jednak nie poradziliście. Te się wyzwalają. Ale Czechy raczej niedługo padną. Mają to 100% plus na kapitulacji. No to raczej nie, no wiadomo, że tutaj za chwilę ich tak zdejmą. Okej, widzę, że tutaj granicy już się szykują na nasze ziemię. Zgaduję, że oni mają więcej kontentu niż my. Nie, wow. Kto by się spodziewał? Okej. Chiny coś tam się zrobiły. A, Chiny zapomniałem, że... Chiny to te. Okej, więc tak, no niestety, ale... Praga została zdobyta i wygląda na to, że Goebbels jest na dobrej pozycji, bo Unta została totalnie rozbita. Okej, powoli tutaj sobie robimy, może wrócimy do gospodarki. Już sobie coś porobimy, podbudujemy własne... Czy nam opłaca? A, to jest... więc na razie to róbmy. Póki co... Na razie co robimy z kolaborantami? Okej. Więc tak, możemy to zrobić, albo możemy to zrobić. Szczerze powiem, to jest, oboje to jest takie boom na nasz. To jest tak naprawdę, nie jest jakiś wielki boom. Więc, no nie wszyscy byli źli. Oczywiście, że wszyscy byli źli, co my mówimy. Dobra, w głównej mierze ja po prostu próbuję. Nie wiem, czy to jest coś wyjątkowego musimy wybrać, czy nie, ale czasami mi się wydaje, że po prostu w pewnym momencie to jest takie, że oni tam dadzą nam po prostu zwyczajny event, nie będziemy musieli się nawet starać. Okej, co tutaj możemy dać? Mamy dwa do wyboru, więc nie, nawet nie musimy aż tak bardzo wybierać. No ale jak tam budowa naszych fabryk? Powoli, powoli, powoli. A czy coś z tego pójdzie? Nie wiem. Na razie sobie ciągnijmy to. Tutaj widzę, że pociągi możemy też ulepszyć. Można to już zrobić, szczerze powiem, i tak nie mamy zbytnio możliwości niczego robienia. Wszystko nam się po prostu mamy do wyprodukowania. German Integration Program. Deportacje. Stability. Jak mamy stabilność? Nie mamy aż taką źle. To trochę nam zabija, ale monthly population nie podoba mi się. To jest najgorsze, że to jest na do samego końca. To się na mnie usuwa, to nie jest czasowe. Okej. Mamy dwa programy integracji? Czy... No, mamy dwa programy integracji. Coś chyba się wróciło. Ale czy to nam zabiera? Nie. Mamy amnesję von... Coś się popsuło po prostu. Dlatego. Dobra, widzę, że tutaj ewidentnie tam ci wygrają. Bywa. Co my tutaj możemy zrobić? Light dajmy. Tutaj było, ale... Już w sumie udało nam się to przełączyć. Okej, więc tak. Okej, więc tutaj w głównej mierze mamy, że Sikorski już zadecydowali, a tutaj, że jest koniec z tyranią. Szczerze nie wiem, co możemy zrobić, żeby
żeby to wyszło. Czy jest coś tam napisane? Okej, okay. Przerwałem to dlatego, że okazało się, że demokracją jednak nie uda nam się wprowadzić to, co chcemy. W takim razie musimy oczywiście wybrać to, że tak, że Sikorski jest generalnym regentem. Nie wiem, co to ma oznaczać, ale po prostu, że Sikorski tutaj rządzi. I w sumie musimy zrobić to i ten cel narodowy i powinniśmy już mieć dostęp do tego kontentu, który chcemy. Więc... Po pierwsze... Brytyjczycy... No, dostajemy plus za to, że Brytyjczycy nam nie pomogli. No, trochę chamskie jest z ich strony. No, w takim razie kontynuujemy. Na nasze nieszczęście... Nie ma Czech. No. Trochę niefajne z ich strony, że nie ma Czech. Więc... Na razie to, co... będziemy robić, to oczywiście próbowali to dokonać. A później... Może po tej wojnie domowej po prostu wyzwolimy Czechy. Bo w głównej mierze, jeżeli... To wyzwolimy, to tak naprawdę... Powiedzmy sobie szczerze, ja się, to zrobiłem wszystkie co działko polityczne, to że tutaj nie będziemy mieć, to po prostu nic nie będzie dalej. Musimy coś porobić, więc tak, udało się Szwajcarii wyzwolić. Jej, Szwajcaria wolna. Więc najpierw musimy usunąć wszystkich. I to spowodowało, że o nie... Komuniści przyszli w Rublinie. No i tutaj możemy dołączyć do komunistów i przez to bum. Komuniści wygrali. Więc nadzwyczajna komisja na komisja nadzwyczajna, centralna komisja nadzwyczajna nami rządzi. W sumie tak powinniśmy to przetłumaczyć. I tak rządzi nami komisja. No, bywa. Mamy Sejm, który nie działa. Nie dziwię się. Więc teraz jedyne co to możemy po prostu wybrać. Więc tak, nie wybiorę tego drugiego, ponieważ kompletnie, ale tylko... O, maści, zbombardowali Berlin. Więc... tak, mamy tutaj... Borosław Bieluta z właśnie Nephew of Stalin. O Jezu, jak po polsku go nazywali? Nie kuzyn Stalina. Bratanek Stalina może. Nie wiem. A tutaj mamy Miata, który mamy bratanek Mao. Oczywiście, że pójdziemy z Bierutem, ponieważ Bierut to jest w sumie jedna osoba. Nie znam Miala. Nie wiem, kim jest Mial. Twarz taka... Twarz, której nie kojarzę. Dobra, więc mamy po pierwsze 10-letni plan. Tak, 10-letni plan. Więc co tutaj jest? Wygląda na to, że została stworzona jakaś komisja, która ma zająć się wojną w Niemczech. Ciekawie. A czy coś tutaj mamy? Szczerze powiem, oprócz tego, że nie mamy żadnej tego, bo wszystko sobie usunęliśmy. To powoli jakoś żyjemy. Jest coś takiego, że dosłownie mamy takie minusy, że nic nie możemy zrobić. Okej, okay. Ulepszajmy trochę tutaj też naszego wojska, może to coś pomoże. A. Na pewno nie pomoże. Okej. Okay. Szczerze powiem, to jest wybór pomiędzy jednym a drugim. Okej, okay. Wygląda na to, że tutaj USA dołączyło do wojny, co można brać to jako jako zachęcenie do tego, żebyśmy tutaj dołączyli, może przyjęli jakieś terytoria, tylko że mam taki problem, że nasza armia krajowa jest dosyć mała. Jest mała, może wyzwolą dzięki temu ten Czechy. Teraz jak tutaj zaatakowali, to było fajnie, jakbyście wyzwolili Czechy.
No i chyba to jest prawdopodobne, że zaatakują i wyzwolą Czechy. Dobra, więc my tutaj dalej kontynuujemy. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. MBP. Nie było jakoś inaczej się to nazywało? Urząd Bezpieczeństwa? UB? Właśnie, chyba to UB się nazywało. Dobra, wygląda na to, że hunta po pierwsze wygrywa, ale jest w wojnie z resztą, więc oni zostali tak popchnięci, że no, najprawdopodobniej po prostu tutaj komuniści wygrają. W sumie w Polsce wygrali, tam też mogą wygrać. Może tutaj jakaś jest nowy trend. Okej, okay, stabilność się na pewno nam przyda. No tutaj to na pewno odbijanie się na stabilności to się na pewno nam przyda. Więc tak, wydaje mi się, że na tym zakończę ten odcinek. Tutaj tak naprawdę nic zbytnio nie mogę porobić. No. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Z nami Dragon. No to cześć.